Filip jest zawodnikiem, którego kibice przychodzą na stadion. Czasami przecieram oczy ze zdumienia, że potrafi tak niekonwencjonalnie zagrać. To jest naprawdę taki artysta, można powiedzieć, pełną gębą. Patrząc na tą rundę, można powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Nie uważam, żeby to był jakiś tam stracony czas albo żeby to był błąd. Po prostu gdzieś tak się ułożyło, że to nie wyszło tak, jak ja sobie to wyobrażałem i jak pewnie wyobrażali sobie to wszyscy w Lokeren, ale na pewno nie straciłem tam czasu i uważam, że się rozwinąłem jako piłkarz. Przyjąłem tak sobie przed tą rundą, żeby nie zastanawiać się o tym, co będzie, tylko myśleć o najbliższym meczu i tak jest teraz, że po prostu myślę o tym, co będzie w najbliższych dniach, a nie w przyszłości. Dopiero pierwszego dnia zobaczyłem, że jest tutaj w drużynie taka jedność i każdy gdzieś za sobą zawsze pójdzie. Tak od pewnego czasu jest tutaj taka zasada, że mamy jakiś tam swój rytuał, zawsze jakiego się trzymamy i swoje zasady w szatni. Każdy, kto przychodzi, to się do nich dostosowuje. No i Filip wpasował się, jak widać, idealnie, bo i na boisku, i poza rozumiemy się naprawdę, no jakbyśmy znali się od lat i grali również od lat. Zagłębie z Filipem Starzyńskim jest zagłębiem lepszym i zagłębiem, który ma taki szerszy wachlarz możliwości, szczególnie tych ofensywnych. Czy miałem lepszego zawodnika? Myślę, że nie. Być może za krótko jestem trenerem. Jest to dla mnie szansa, żeby wskoczyć gdzieś tam poziom wyżej i nigdy nie byłem na takim turnieju jak Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski może dojść bardzo wysoko. Zobaczymy, jak wysoko, ale wysoko.